A w tym odcinku dowiecie się m.in. o przedsprzedaży gry Latające Burrito Ekstremalna Edycja Podwórkowa od wydawnictwa Rebel, przedsprzedaży Nieustraszeni Północna Afryka od wydawnictwa Ogry Games, czy też premierze Wyspa Kotów od wydawnictwa Lucky Duck Games. Witam Was bardzo serdecznie w 40. odcinku planszówkowych newsów. Ja jestem Arek, a to nowe informacje ze świata gier planszowych. W tym tygodniu na kanale pojawił się unboxing podłoże stretch goalami kampanii Lords of Hellas, ale nie w edycji kickstarterowej, a w edycji sklepowej, który również występuje pod inną nazwą, a mianowicie Dark Ages. Gorąco polecam sprawdzić ten materiał. Tak samo wrzuciłem całą masę shortsów, playlistę możecie znaleźć na głównej stronie kanału, podrzucam linka w opisie. Grę karcianą Dark Souls od wydawnictwa Portal Games wygrywa osoba, która napisała ten komentarz. Moje gratulacje, odezwij się do mnie na Facebooku albo na Instagramie. A co do Instagrama, to zacząłem być tam bardzo aktywny, dlatego zachęcam do śledzenia. Pamiętajcie o pozostawieniu lajka, krótkie intro i zaczynamy. A zaczynamy od premier, gdzie pierwszą z nich jest Gwiezdny Munchkin edycja jubileuszowa od wydawnictwa Black Monk. Jest to gra od 3 do 6 graczy na około 90 minut oraz od 10 roku życia. Munchkin to niekolekcjonerska gra karciana, która oddaje urok typowej gry fabularnej bez tego całego durnego ogrywania postaci. Musisz tylko zabijać potwory i zbierać magiczne przedmioty. Szybka partyjka Munchkina sprawi, żeby walcy sesji RPG będą płakać ze śmiechu. Będzie to również idealny moment, żeby ich okraść. Gwiezdny Munchkin to specjalna edycja jubileuszowa ozdobiona grafikami Lena Perlalti, wydana w formie deluxe. Jest osobną wersją podstawową gry karcianej Munchkin, ale można ją łączyć z innymi wersjami. Gra Camel Up po zawodach od wydawnictwa Lucrum Games. Jest to gra od 3 do 5 graczy na około 45 minut oraz od 8 roku życia. Samodzielna gra w świecie bestsellerowych Przebiegłych Wielbłądów. W grze Przebiegłe Wielbłądy po zawodach każdy z graczy zarządza swoją karawaną wielbłądów. Jedno zwierzę może unieść od 3 do 6 rzeczy z 4 kategorii. Od naszych działań zależy, jakie towary będą dostępne na straganach, następnie gracze licytują dobra wystawione na sprzedaż. Zwycięzca licytacji wybiera, na którym rynku dokonuje zakupów, po czym zyskuje z niego dodatkową moc. Należy pamiętać, że wielbłądy są w stanie unieść tylko dobra jednego rodzaju. Jeśli dojdziemy do limitu udźwigu wielbłąda, nadwyżkę będziemy musieli wyrzucić. Gracz, który najlepiej zarządzał towarami i zyskał najwięcej pieniędzy, zostaje zwycięzcą. Wyspa Kotów od wydawnictwa Lucky Duck Games. Jest to gra od 1 do 4 graczy, od 60 do 90 minut oraz od 8 roku życia. Jesteście mieszkańcami Squall's End podczas misji ratunkowej na Wyspie Kotów. Waszym zadaniem jest ocalić jak najwięcej kotów, zanim przybędzie zły Lord Vesh. Każdy kot należy do jakiejś rodziny i ma swój unikalny kształt. Musicie znaleźć sposób na umieszczenie ich wszystkich na swojej łodzi tak, by członkowie rodziny byli blisko siebie. Będziecie eksplorować wyspę, zdobywać karty i skarby, ratować koty i pobierać nauki. Każda lekcja pozwoli wam zdobyć cenne punkty. Wykażcie się umiejętnością planowania i zarządzania swoimi zasobami. Dodatek do Wyspy Kotów Wszystkie Łapy na Pokład od wydawnictwa Lucky Duck Games. Wszystkie Łapy na Pokład wprowadza do gry dwie dodatkowe łodzie, które umożliwią rozgrywkę do 6 graczy. Nowe kafelki kotów, skarbów i moduły lekcji urozmaicą rozgrywkę w Wyspę Kotów. Wyspa Dinozaurów od wydawnictwa Galacta. Jest to gra od 1 do 4 graczy, od 90 do 120 minut oraz od 8 roku życia. W grze Wyspa Dinozaurów gracze wcielają się w zarządców parków dinozaurów. Powierzono wam ważne zadanie przeniesienia fantastycznych zwierząt okresów Triasu, Jury i Kredy do epoki nowoczesności. Czeka na ciebie upragniona emerytura, jeśli tylko uda ci się stworzyć większy i lepszy park niż twoi rywale. Nie będzie to jednak takie proste. Musisz zatrudnić odpowiedni personel, prześcignąć rywali w wyścigu po najciekawsze okazy dinozaurów i ocenić, jakie atrakcje przyciągną najwięcej gości. Dodatek do gry Bonfire, leśne stworzenia i pradawne drzewa od wydawnictwa Portal Games. Zasiądźcie do Bonfire w powiększonym gronie, korzystając z 3 modułów rozgrywki. Pradawne drzewa połączcie ze ścieżkami strażniczek, by skorzystać z ich specjalnych zdolności. Leśne stworzenia zapewnią wam permanentne zdolności na czas trwania całej gry, a karty z wariantu wydarzenia uczynią rozgrywkę bardziej nieprzewidywalną. Moduły możecie ze sobą łączyć, dowolnie zmieniając oblicze rozgrywki. Rywalizacja o światło dopiero się rozkręca. Ruszyły następujące przedsprzedaże, a pierwszą z nich jest Star Wars Pałac Jabby od wydawnictwa Rebel. Star Wars Pałac Jabby to dynamiczna gra karciana, wymagająca
wymagająca umiejętności dedukcji i gotowości do podejmowania ryzyka. Opiera się na mechanizmie popularnego listu miłosnego. Kolejka toczy się wokół stołu, gdzie każdy z graczy kolejno dobiera na rękę jedną kartę i odrzuca jedną, rozpatrując jej efekt. W tej wersji najważniejsze jest jednak realizowanie celu, który zostaje określony na początku rundy. Rozgrywka w Pałac Dżaby trwa kilka rund, podczas których wykorzystujesz efekty i wartości kart, aby zrealizować cel i wyeliminować innych graczy. Każda osoba rozpoczyna zabawę z jedną kartą na ręce. W swojej turze dobiera drugą, a następnie jedno z nich odrzuca, aby rozpatrzyć jej efekt. Bruk i Mgła oraz Czerwony Kapturek vs. Beowulf, czyli dodatki do gry Unmatched od wydawnictwa Ogry Games. Unmatched to gra figurkowa o pojedynkach postaci z różnych krain i epok, od herosów znanych z mitów i legend do bohaterów książek i filmów. Każdy z nich dysponuje własną talią kart, która wyraża jego wyjątkowy styl walki. Możesz mieszać i zestawiać bohaterów z dowolnych zestawów Unmatched. Bohaterowie dostępni w zestawie Bruk i Mgła to Sherlock Holmes wraz ze swoim pomocnikiem doktorem Watsonem, Dracula z trzema siostrami, niewidzialny człowiek poruszający się we mgle oraz dr Jekyll i Mr. Hyde. W drugim zestawie mamy Czerwonego Kapturka ze swoim pomocnikiem myśliwym oraz Beowulfa z Wiglafem. Nieustraszeni Afryka Północna od wydawnictwa Ogry Games. A jest to gra dwuosobowa od 45 do 60 minut oraz od 14 roku życia. W grze Nieustraszeni Afryka Północna dowodzisz brytyjską grupą specjalistów od walk pustynnych lub jednostką konwencjonalnych sił włoskich. W trakcie serii misji będziesz starał się zdobywać, utrzymywać lub niszczyć kluczowe cele. Każdy ze scenariuszy rozgrywa się na inaczej ukształtowanych obszarach terenu, które będziesz musiał po mistrzowsku wykorzystać, by zdobyć przewagę i dotrzeć do celu. Gra stanowi samodzielny ciąg dalszy gry Nieustraszeni Normandia, który wprowadza pojazdy, nowe jednostki, akcje i cele, większą asymetryczność rozgrywki i jednocześnie nowych scenariuszy. Latające Burrito, ekstremalna edycja podwórkowa od wydawnictwa Rebel. Oto gra imprezowa, jakie jeszcze świat nie widział. Połączenie dynamicznej karcianki o prostych zasadach i koszmaru z czasów szkolnych zbijaka. Dobieraj karty, unikaj burrito i rzucaj w przeciwników. Gdy zbierasz zestawy, to zdobywasz punkty. Natomiast gdy oberwiesz burrito, natychmiast je tracisz. Ekstremalna edycja podwórkowa zawiera 120 wodoodpornych wielkich kart i dwie olbrzymie nadmuchiwane burrito, którymi będziecie do siebie rzucać. Elementy są przeznaczone dla profesjonalnych miotaczy burrito, niepowstrzymanych weteranów gry, którzy wciąż szukają kolejnych wyzwań. Duży dodatek do Marvel Champions Sinister Motives od wydawnictwa Fantasy Flight Games. W rzeczywistości nasz wszechświat jest tylko jednym z wielu. Multiversum jest pełne nieskończonych możliwości i alternatywnych linii czasu, a żadne postacie we wszechświecie Marvela nie pokazują tego lepiej niż kolorowi i niezwykli Web Warriors. Marvel Champions Sinister Motives Expansion wprowadza do gry kilka postaci związanych ze Spider-Mana. Miles Morales i Ghost Spider dołączają do walki z kilkoma złoczyńcami w pięciu wymagających scenariuszach. Sandman, Venom, Mysterio, Sinister Six oraz Venom Goblin. Gra Parki od wydawnictwa Albi. Jest to gra od 1 do 5 graczy, od 30 do 60 minut oraz od 10 roku życia. Gra Parki zawiera grafiki z serii wydawniczej 59 Parks Print Series. Wcielicie się tu w rolę turystów, którzy wędrują po szlakach, aby zobaczyć ciekawe miejsca i zwiedzać parki narodowe. W każdej wycieczce natraficie na inny ekwipunek, manierki i zdjęcia. W pudełku znajdziecie wysokiej jakości komponenty, takie jak drewniane znaczniki, płótnowane karty czy emaliowany znacznik pierwszego gracza. Dodatek do gry Parki, Parki po zmierzchu, oczywiście od wydawnictwa Albi. Parki powracają z całkiem nowym zestawem wędrówek. Biwakuj pod gwiazdami, zwiedzaj nowe parki i odkryj całkiem nową talię kart i spotkaj kolejne zwierzęta. Parki z rozszerzenia po zmierzchu uzupełniają zestaw parków z gry podstawowej o brakujące amerykańskie parki narodowe według stanu na maj 2020, a także wprowadzają nowy rodzaj akcji, biwakowanie. Obcy gra fabularna Niszczyciel Światów od wydawnictwa Galacta. Niszczyciel Światów porwie was do świata przyszłości, w której podróże międzygwiezdne są równie powszechne co intrygi wielkich korporacji. Czym zaskoczy przygoda oddziału Charlie? Wcielimy się w niej w jednego z członków sił stacjonujących w kolonii Forcie Nebraska. Gracze wcielają się tu w rolę kolonialnych Marines. Scenariusz stworzono dla 3 do 5 graczy i matki gry. Wspólnie przejdą oni przez najgorsze piekło. Ukończenie rozgrywki będzie wymagało co najmniej 3 sesji. Na koniec wzmianka o kilku dodrukach. Gra Camel Up, wydawnictwo Lucrum Games. Nanti Narking, edycja polska, wydawnictwo Phalanx. Przedsprzedaż do druku Deep Madness, Chacha Games. I to już wszystko z newsów w tym tygodniu.
tygodniu. Klasycznie dajcie znać w komentarzach, czy któraś z tych pozycji Was zainteresowała. Z tego miejsca zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek newsów, gdzie będzie do wygrania jakaś gra. Zachęcam do oglądania playlisty shortsów na telefonach. Specjalnie dodałem w tych filmach napisy, abyście mogli oglądać je bez dźwięku. Pamiętajcie o nowych godzinach emisji filmów na kanale oraz o pozostawieniu dzwoneczka, aby być zawsze na bieżąco z każdym filmem. Jak zawsze wielkie dzięki za oglądanie, aktywność na kanale i do następnego.